W Polsce wszyscy wiedzą, że Szczecin leży nad morzem. Ale jak tu przyjechałem, to się zorientowałem, że stąd do morza 70 km. Ale Szczecin jest miastem morskim, bo zalew, bo Odra, bo stocznia, bo port. 1000 lat tutaj przypływają statki. I w tych dniach w Szczecinie otwiera się Morskie Centrum Nauki. Takie piękne zaproszenie otrzymałem. Jest to centrum morskie nauki, no właśnie poświęcone wszystkiemu temu, co kryje się pod hasłem morze. I myślę, że to będzie jedna z największych atrakcji tego miasta, ale też i całego Pomorza Zachodniego. Wielu mieszkańców już się szykuje, ażeby odwiedzić centrum, szczególnie z dziećmi, z młodzieżą, bo to przecież będzie miało charakter edukacyjny, ale też i wielu, którzy będą przyjeżdżali. Piękna bryła wielokolorowa, bo podświetlona, kadłub statku stoi na nabrzeżu po stronie wyspy Łasztownia. I myślę, że takie szczegółowe, pieczołowite oglądanie, ale też i uczestniczenie w tych interaktywnych, różnych przedsięwzięciach, które tam będą miały miejsce, wybudowane planetarium, wiele sobie obiecuję po jak gdyby możliwości oglądania filmów w tej technice planetarium i w tej technice oglądania jak gdyby nieba. Dlatego o tym mówię, ale też i bardzo serdecznie zapraszam. Zbliżają się wakacje wszystkich, którzy będą przez Szczecin czy do Szczecina przyjeżdżali, ażeby to Morskie Centrum Nauki odwiedzać.